Sponsorem relacji jest firma Facher. Sponsorem relacji jest portal Bieszczady24.pl. Bieszczady24.pl to dynamicznie rozwijający się portal internetowy, zawierający bogatą bazę noclegową, ogłoszenia i wydarzenia kulturalne z Twojego regionu. Wejdź i przekonaj się. www.bieszczady24.pl. W 11. kolejce Sanockiej Ligi Unihokeja w jednym z meczów stanęły naprzeciw siebie drużyny e-Sanok PL oraz Facher Automatyki. Zarówno jedni, jak i drudzy chcieli podbudować swoje morale po ostatnich ligowych porażkach. Pierwszą bramkę w meczu zdobyli portalowcy, jednak po końcowym gwizdku to zawodnicy Facher Automatyki cieszyli się ze zwycięstwa. e-Sanok PL, Facher Automatyka 1-9. Dzisiejszy mecz bardzo dobrze zagrała obrona. Nie miałem tam aż tak bardzo dużo okazji do interwencji. Bardzo dobrze też zagrał atak. Koledzy tam wykorzystali okazje, które mieli. Mecze z e-Sanok co roku ciężko nam się z nimi gra. Na pewno na początku meczu było to widać. Zdenerwowani, dokładne podania, ale myślę, że z biegiem czasu było coraz lepiej. No i jakoś daliśmy radę. W przebiegu spotkania byliśmy dużo lepszą drużyną. Cały czas panowaliśmy nad wszystkim i to tylko myślę, że bramki to były tylko kwestią czasu. Ciężko powiedzieć, ponieważ i obrona, i napastnicy powinni stanowić cały monolit, tak jak cała drużyna po prostu. Wszyscy powinni grać na jednakowym poziomie. Ale no, jak widać dzisiaj obrońcy trochę zawalili sprawę z tyłu, bo no, było kilka pustych, że tak powiem, bramek, bo przy jednym słupku nie da się obronić z drugiej strony bramki. W poprzednim meczu z Elbudem zawodnicy e-Sanok PL pomimo porażki walczyli dzielnie do końca spotkania. Pojedynek z Facherem zagrali z mniejszą determinacją i wolą walki. Z czego wynika huśtawka formy? Elbud to jest może trochę niżej, czy może trochę słabsza drużyna od Fachera, który jest naprawdę w tym sezonie niesamowicie mocna. Pokazało to początek sezonu, gdzie wygrywali mecz za meczem. No, jak widać, chłopaki się znów zebrali w sobie, no i pokazali, że potrafią dalej grać, no i niestety przegraliśmy z Kretesem. Jednym z wyróżniających się zawodników meczu był Michał Ambicki, strzelec 4 bramek dla Facher Automatyki. Nie liczę, ile bramek strzeliłem, ważne, że drużyna wygrała, tak jak powiedziałem wcześniej. No i jesteśmy zadowoleni. No. Myślę, że następne mecze pójdą już teraz z górki po tej wygranej, bo wiadomo, 2 porażki wcześniej, no i teraz już powinno być ok. Ekipa Facher Automatyki odzyskała skuteczność, której z pewnością brakowało w poprzednich spotkaniach. Jak się jednak okazuje, emocje i stres związane z rozgrywkami nierzadko paraliżują zawodników. Nie wykorzystywaliśmy sytuacje, które mieliśmy. Dużo strzałów na pustą bramkę nie trafialiśmy. Znaczy nie, może to wynikało z zdenerwowania, które przed każdym meczem jest na pewno jakieś. W pozostałych spotkaniach 11. kolejki niespodzianek nie było. Czeski team uległ Elbudowi 4-6. Drużyna Interku pokonała Galileo Komputery 5-4. Iwoniczanka minimalnie przegrała z Clean Start 24 6-7. Pewnie zwyciężył lider SLU Energy Electric Systems, który pokonał outsidera rozgrywek ekipę Vulcanexu 11-3.